Hej, siemanko, witam was bardzo serdecznie w moim pierwszym odcinku Let's Playa do gry SWOT 4 Syndykat. Moi drodzy, ostatnio na moim kanale mieliście okazję oglądać cały Let's Play z gry SWOT 4. Wykonywałem wszystkie 13 misji. Misji, które mieliśmy okazję rozgrywać, czy w trybie single player, czy w trybie kooperacji multiplayer, jeśli chodzi o podstawową wersję gry. Zapowiadałem wam też, że na tym serial Let's Play się nie skończy, ponieważ w niedługim czasie będę nagrywał także grę SWOT 4 Syndykat. Moi drodzy, jeśli chodzi o SWOT 4 Syndykat, jest to oficjalny dodatek do gry. Dodatek, który premierę miał około rok w sumie później po wyjściu podstawowej wersji. Dodatek ten ma w sobie 7 dodatkowych misji, które możemy rozgrywać. Natomiast jeśli chodzi o same zasady rozgrywki, cele misji bardzo są podobne do wersji gry podstawowej. Moi drodzy, Salon Gear Funtime jest pierwszą misją dodatku Expansion, tak? W której możemy rozpocząć rozgrywkę w tej grze. W związku z tym, że po raz pierwszy przedstawiam wam serię Let's Play tego dodatku SWOT 4 Syndykat, postanowiłem wprowadzić was w zmiany, jakie niesie ze sobą ten dodatek. Ponieważ, moi drodzy, jeśli chodzi o ten dodatek, nie jest to tylko suchy dodatek, nie jest to tylko dodatek, który dodaje nam określone kilka misji, tak, czyli tam 7 dodatkowych misji. Natomiast zmienia się, moi drodzy, fizyka podejrzanych, zmieniają się też niektóre elementy ekwipunku, które w znaczący sposób wpłyną nam na rozgrywkę akurat na tym dodatku. Moi drodzy, jeśli tylko chcecie obejrzeć ten odcinek, zobaczyć jak wygląda ta misja, to proszę was o przesunięcie tego materiału, ponieważ przez najbliższe, no myślę, kilkanaście minut będę starał was się wprowadzić w cały ten ekwipunek. Natomiast jeśli kogoś interesuje taki pełny zakres informacji na temat ekwipunku, to odsyłam was do misji Food Wall Restaurant, tak, restauracja Food Wall, to jest pierwsza misja z gry SWOT 4. Tam w naprawdę bardzo dokładny, precyzyjny sposób wyjaśniałem wam, jaki jest ekwipunek z wersji podstawowej i jak z niego można korzystać. Jeśli chodzi, moi drodzy, o dodatek Syndykat, ja w tym momencie już nie będę wam prezentował tego podstawowego ekwipunku z gry SWOT 4, tylko powiem wam, jaki jest dodatkowy ekwipunek w grze SWOT 4 Syndykat, jakie są zmiany, jak możemy to wykorzystać. Jeśli chodzi, moi drodzy, o ekwipunek, to warto też nadmienić, że cały dostępny ekwipunek w grze SWOT 4 mamy też dostępny w grze SWOT 4 Syndykat, tak? Czyli jeśli ktoś lubił grać daną bronią w podstawowej wersji gry, ma możliwość też rozgrywać tą samą bronią misję w grze SWOT 4 Syndykat. Moi drodzy, jeśli chodzi o broń główną, na co warto zwrócić uwagę? Jeśli chodzi o broń główną, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że pojawia nam się kilka specyficznych rodzajów broni. Pojawia nam się przede wszystkim broń, która określona jest jako karabin maszynowy 5,56 mm. Jest to broń, moi drodzy, automatyczna. Oprócz tego pojawia nam się broń pistolet maszynowy 5,7. Też jest to broń automatyczna. Do czego nam służą te bronie? Otóż jeśli ktoś chce rozgrywać tą misję typowo nie pod wynik, ale po to, żeby tą misję tylko zaliczyć, nie patrząc na punkty nieregulaminowe, ważne tylko, żeby pozabijać wszystkich podejrzanych, jeśli ktoś się tam podda, czasami aresztować, ale nie patrzymy na to, robimy tą misję tylko po to, żeby ją zaliczyć, w tym momencie takie bronie, które wam tutaj pokazałem, które są dostępne w dodatku Syndykat, naprawdę są broniami, które są wskazane do gry. Ponieważ te bronie mają przede wszystkim bardzo dużą ilość pocisków, sama ta broń 5,56, z tego co pamiętam, ma chyba 200 pocisków w dwóch magazynkach, czyli w sumie 200 po 100. Natomiast w przypadku pistoletu maszynowego 5,7 tam jest chyba po 50, chociaż powiem wam, nie jestem pewien, dokładnie tego nie pamiętam. Natomiast faktem, te bronie są naprawdę broniami bardzo silnymi. Jeśli chcemy tylko zaliczyć tę misję, nie patrzymy, nie gramy taktycznie, nie patrzymy na wynik, w tym momencie takie bronie możemy sobie pobrać. Te dwie bronie mamy dostępne w dodatku, one są możliwe do gry w trybie single player i w trybie kooperacji, jeśli gramy z innymi graczami. Moi drodzy, kolejną ważnym elementem ekwipunku, który nam się pojawia w dodatku Syndykat, jest karabin snajperski. Natomiast ja powiedziałem ważny. Czy on jest ważny? On jest ważny o tyle, że on jest bardzo... może rzuca się w oczy na pierwszy rzut oka, tak? Rzuca się w oczy na pierwszy rzut oka. Wydawałoby nam się, że karabin snajperski
No może nam się przydać w sytuacjach, kiedy gdzieś tam, powiedzmy, jesteśmy w ukryciu, gdzieś widzimy w oknie, że jakiś podejrzany celuje do cywila. Natomiast, moi drodzy, no niestety, ta gra, jeśli chodzi o tryb kooperacji, nie jest grą, która wykorzystuje potencjał tego karabinu. Powiem wam więcej. Ja grałem na misjach, które są misjami takimi specjalnymi, nie są misjami dostępnymi w grze. Na tych misjach często miałem bardzo dużo odległości. Działałem kiedyś na takim wielkim zamku, tak? W których na różnych basztach tego zamku znajdowali się podejrzani. Odległość była masakryczna. Odległość była masakryczna, ponieważ jakakolwiek dostępną mapę, jaką byśmy nie wzięli z podstawowej wersji gry, kiedy grałem w tę misję specjalną i pobrałem sobie tą snajperkę, to żadnej takiej misji, moi drodzy, odległości tej misji w porównaniu z podstawową nie ma. Tamta misja, na której grałem, była 3-4 razy dłuższa, można tak powiedzieć. Natomiast na co chcę wam zwrócić uwagę? Chcę wam zwrócić uwagę na to, że grając z tym karabinem snajperskim, niestety, ale on nie przynosił nam pożądanych efektów. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, na duże odległości ta broń i tak nie miała na tyle dobrego zasięgu, żeby w ogóle trafić podejrzanego. Natomiast, moi drodzy, nawet jak były bliskie odległości, trafiłem podejrzanego centralnie w głowę, to podejrzany dalej nam żył. Nie jest to zatem broń taka, jaka powinna być, czyli broń mocno penetrująca, pocisk trafiony w głowę automatycznie powinien nam zabić podejrzanego, tak? Takie generalnie rzecz biorąc jest główne przesłanie karabinów snajperskich. Natomiast jeśli chodzi o grę SWO 4 Syndykat, o tą rozgrywkę, moi drodzy, karabin snajperski w trybie kooperacji single player nie jest wskazany. Nie dość, że on nie zabija na jeden strzał, to pamiętajmy, że jeśli podejrzany do nas celuje, my do niego strzelimy z bliskiej odległości, nie zabijemy go, to zanim my strzelimy drugą kulę, już ten podejrzany zdąży nas zabić. Także broń jako broń jest, być może ona się przydaje do innych trybów, natomiast do trybu kooperacji na pewno nie jest wskazana. Moi drodzy, jeszcze jednym elementem głównego ekwipunku, na który chciałbym zwrócić uwagę, jest granatnik 40 mm. Moi drodzy, czym jest granatnik? Granatnik zawiera w sobie pociski stanowiące odpowiednik elementu taktycznego, ekwipunku taktycznego, jaki mamy w zakładce taktyczny. Jeśli chodzi o granatnik, możemy sobie wybrać cztery różne rodzaje granatów. Możemy sobie wybrać granat BH, czyli błyskowo-hukowy. Jest on odpowiednikiem granatu błyskowo-hukowego w ekwipunku taktycznym. Możemy sobie wybrać granat łzawiący. Jest on odpowiednikiem, moi drodzy, gazu łzawiącego CS. Możemy sobie dodatkowo jeszcze wybrać granat kulkowy, który jest odpowiednikiem granatu kulkowego ekwipunku taktycznym. I możemy oprócz tego jeszcze sobie wybrać granat gumowy. Natomiast granat gumowy, moi drodzy, można powiedzieć, że jeśli chodzi o granaty, nie ma takich granatów, bo wiadomo, że w ekwipunku taktycznym mamy granaty, które nam eksplodują, wybuchają. Natomiast granat gumowy strzela po prostu gumowymi pociskami. Można powiedzieć, że jest to odpowiednik dokładnie tej strzelby niepenetrującej, tak? Tej strzelby niepenetrującej, która po prostu uderza konkretnie w podejrzanego, zadaje mu ból, w związku z czym podejrzany ma okazję się poddać. Jeśli ktoś będzie mi porównywał, że akurat może pociski te z amunicji niepenetrującej nie są takie same jak w granatniku, to od razu powiem, że nie chodzi mi o to, że pociski są te same, natomiast chodzi mi o to, że działanie jest identyczne. Broń niepenetrująca działa w ten sposób, że uderza pociskami, ogłusza podejrzanego, zadaje mu ból. Bardzo identyczny sposób działa granatnik gumowy, czyli uderza w podejrzanego i zadaje mu ból. Moi drodzy, do czego nam się przydaje granatnik? Otóż, jeśli gramy samemu, pamiętajmy, że jeśli pobieramy sobie granatnik, to niestety, ale nie jesteśmy w stanie pobrać sobie żadnej broni podstawowej. Albo, moi drodzy, granatnik, albo broń podstawowa. Jeśli wybierzemy sobie granatnik, mamy owszem o wiele więcej granatów w tym momencie w ekwipunku. Natomiast pamiętajmy, że wtedy jesteśmy zdani wyłącznie na broń boczną. Jeśli mamy granatnik, to w tym momencie musimy sobie wziąć broń ostrą boczną. A jeśli cywile nam się nie będą chcieli poddać, a granatów nie będziemy mieli, no niestety możemy mieć wtedy problem, ponieważ jeśli gramy typowo taktycznie, jeśli uderzymy podejrzanego w sposób, który jest dostępny tylko w syndykacie, o tym sposobie wam powiem. Niestety cywila, przepraszam, nie podejrzanego, cywila, to w tym momencie cywil jest ranny i to nam wpływa na wynik końcowy.
W związku z tym, moi drodzy, granatnik jest głównie przeznaczony dla gry zespołowej, jeśli gramy z kimś multiplayer w trybie kooperacji, jeśli gra większa ilość osób, gramy przede wszystkim, moi drodzy, taktycznie, tak? Gramy taktycznie, nie gramy na Rambo, nie gramy po to, żeby sobie postrzelać. W tym momencie jedna z tych osób może wziąć granatnik, jest to w tym momencie wskazane. Natomiast jeśli gramy samemu, no niestety granatnik nie jest wskazany. Moi drodzy, jeśli chodzi o ilość pocisków w granatniku, ważne jest zwrócenie uwagi na fakt, że mamy 8 dodatkowych pocisków. Czyli jeśli mamy na przykład w ekwipunku taktycznym wybrane, dla przykładu, 2 granaty błyskowo-hukowe i pobieramy sobie granatnik, który ma granaty błyskowo-hukowe, to w tym momencie mamy 2 w ekwipunku i dodatkowo mamy, moi drodzy, zawsze 8. Czy granatów błyskowo-hukowych, czy gazów łzawiących, czy granatów kulkowych, czy gumowych, mamy zawsze 8 w granatniku. I ta liczba, moi drodzy, zawsze jest taka sama. Mamy, jeśli nie bierzemy broni głównej, broni ostrej, bierzemy granatnik, mamy dodatkowe granaty. Jeśli, moi drodzy, chodzi o broń boczną, to to, na co warto w sumie zwrócić uwagę, to jest przede wszystkim, mamy tu też kilka dodatkowych broni, tak? Natomiast przede wszystkim chciałbym wam zwrócić uwagę na paralizator. Paralizator, ale nie jest to, moi drodzy, zwykły paralizator. Jest to paralizator, nazywa się on Cobra. Paralizator ten ma w sobie 2 pociski, które możemy wystrzelić bez przeładowania. Jeśli ktoś z was uważnie obserwował moją misję let's playa, kiedy nagrywałem z gry SWO 4, to być może widział na grze Dom Dzieci Tarona mojego faila, wtedy kiedy wystrzeliłem pocisk paralizatora w podejrzanego, natomiast podejrzany w ogóle nie zareagował na ten pocisk, tak? Pocisk nie trafił i w tym momencie podejrzany do mnie wymierzył. Jeśli miałbym paralizator Cobra i grałbym z nim, to w tym momencie, moi drodzy, miałbym możliwość strzelenia drugiego pocisku bez przeładowania paralizatora, ponieważ wtedy, jeśli nie trafiłem tym podstawowym paralizatorem, tak? Czyli tym zwykłym z gry SWO 4, to musiałem go przeładować i to trwa około kilku sekund. Natomiast w przypadku paralizatora Cobra mamy 2 pociski. Jeden strzelamy, nie trafia, możemy strzelić drugi raz i podejrzanego przyjąć paralizatorem. Natomiast jeśli mamy, do czego nam się jeszcze to przydaje? Jeśli mamy na przykład kilku podejrzanych, czyli 3-4 podejrzanych dostali granatami, 2 się na przykład poddało, 2 się nie chce poddać, to też to jest właśnie bardzo dobrym ekwipunkiem bocznym, ponieważ wtedy możemy strzelić z paralizatora w jednego podejrzanego i strzelić jednocześnie w drugiego podejrzanego. Tylko pamiętajmy, że za każdym razem musimy bardzo często w tym momencie krzyczeć. Moi drodzy, ale to nie jest jedyny plus tego paralizatora, ponieważ paralizator ten możemy użyć nawet jeśli nie mamy żadnego pocisku w paralizatorze. Tak, moi drodzy, nie musimy mieć głowicy w paralizatorze założonej, żebyśmy mogli tym paralizatorem przejąć podejrzanego. W jaki sposób możemy to zrobić? Ja wam to pokażę w trakcie misji, kiedy będę już rozgrywał ten salon gier. Natomiast ja wam na to tylko zwrócę uwagę, ponieważ jest to bardzo ważny element gry i bardzo skuteczny. Jeśli nie zdążymy przeładować albo nie przeładowaliśmy paralizatora, i tak ten paralizator możemy użyć na podejrzanego i dlatego on nam stanowi bardzo ważną przewagę nad tym paralizatorem z podstawowej wersji gry SWO 4. Moi drodzy, jeśli chodzi o dodatkową broń, to z tego co pamiętam, chyba Mark 19 nie był dostępny w grze podstawowej i nie był dostępny pistolet maszynowy 9 mm. W sumie o tym wiele wam nie powiem, tak? Jeśli chcecie sobie tą broń przetestować, to możecie sobie ją przetestować. Pistolet maszynowy typowo pod grę Rambo, na to, żeby tylko misję zaliczyć, jeśli robimy grę taktycznie, to w tym momencie półautomatyczny, to w tym momencie paralizator najlepiej, tak? Natomiast jeśli nie, no to możemy sobie wybrać jakiś tam inną broń. To w sumie byłoby na tyle, jeśli chodzi o paralizator boczny, o ekwipunek boczny. Natomiast przejdziemy sobie teraz do działu taktyczny. Moi drodzy, co się zmieniło w dziale taktycznym? Jeśli byśmy sobie przejrzeli wszystkie elementy, clean mieliśmy w podstawowej wersji gry, granat mieliśmy, gaz mieliśmy, stinger mieliśmy, gaz pieprzowy też był, lustro było. Moi drodzy, jedyna rzecz, która nie była dostępna, to nie była ładownica. Moi drodzy, ładownica jest naprawdę świetnym pomysłem twórców tej gry. Jest fenomenalnym pomysłem, ponieważ ładownica zwiększa nam, moi drodzy,
ilość pocisków, które mamy w broni podstawowej. Tylko zwracam Wam na to uwagę, w broni podstawowej, nie broni bocznej. Nawet jeśli mamy broń ostrą podstawową i mamy broń ostrą boczną, w tym momencie, pobierając ładownicę, zwiększa nam się ilość pocisków tylko i wyłącznie w broni głównej. W broni bocznej ładownica nie zwiększa nam ilość pocisków bez względu na to, jaką broń byśmy brali, czy bierzemy paralizator, czy bierzemy broń ostrą. Nie zwiększa nam to ilość pocisków w broni bocznej. Ładownica nam tylko zwiększa pociski w broni podstawowej i, moi drodzy, zwiększa je dwukrotnie. Na to warto zwrócić uwagę, ponieważ jeśli gramy typowo na zabijanie podejrzanych, tak, nie patrząc na wyniki, w tym momencie biorąc sobie na przykład taki karabin maszynowy 5,56, mamy, moi drodzy, 200 pocisków. Z tego co pamiętam, chyba w jednym magazynku, a tych magazynków mamy dwa. Czyli jeśli mieliśmy w podstawowej wersji 200, jeśli mamy ładownicę, mamy 400. Moi drodzy, jak to się ma do granatnika? Otóż jeśli pobieramy sobie granatnik, czyli to jest ta broń główna, i pobieramy sobie na przykład jakiekolwiek pociski, bo to są obojętne jakie pociski, zawsze ilość jest ta sama. Jeśli na przykład pobieramy sobie granaty błyskowo-hukowe, to tak jak Wam wspomniałem, wstępnie mamy ich 8 bez ładownicy. Jeśli mamy ładownicę pobraną, to w tym momencie granaty nam się zwiększają dwukrotnie, czyli mamy tych granatów 16. Mamy tych granatów 16. I moi drodzy, to jest bardzo ważne, ponieważ jeśli gramy w zespole taktycznie, lider na przykład prowadzi misję, to możemy wtedy w ten sposób dodatkowo dwukrotnie zwiększyć sobie ilość tych granatów. Nawet jeśli ten jeden slot mamy ujęty, tak, bo bierzemy sobie na przykład zamiast flash ładownicę, to pamiętajmy, jeden flash usuwamy, mamy ładownicę, a w granatniku mamy ich dodatkowo 8, tak? Czyli generalnie zyskujemy na tym co najmniej 7 granatów. To by było, jeśli chodzi o element taktyczny. Natomiast wyważenie tu się nie zmieniło. Jest C2, jest strzelba, tutaj nic nie mamy do wyboru. Natomiast, moi drodzy, jeszcze co jest w ochronie? W ochronie zmieniają nam się dwie rzeczy. Otóż w ochronie pojawia nam się nowy element, jakim jest noktowizor. Czym jest noktowizor? Noktowizor, moi drodzy, jest urządzeniem, które zakładamy na głowę i w ciemnych pomieszczeniach klawiszem V możemy sobie włączyć podświetlenie tego noktowizora i w tym momencie widzimy w ciemności, jeśli całkowicie nic byśmy nie widzieli. Jeśli oświetlenie całkowicie byłoby wyłączone, niestety, ale nie jesteśmy w stanie nic zobaczyć, wtedy nam się przydaje noktowizor. Natomiast pamiętajcie, że odległość działania noktowizora jest bardzo mała. Jeśli nawet takie pomieszczenia mamy całkowicie ciemne, to w tym momencie, zakładając noktowizor, będziemy widzieć tylko na pewien dystans. Natomiast jeśli podejrzany będzie bardzo daleko, może do nas strzelać, a my go nie zauważymy. Moi drodzy, jeśli chodzi o grę SWO 4, pamiętajcie jedno, że jeśli nawet pomieszczenia są całkowicie ciemne, nieważne, czy jest oświetlenie, czy nie, nawet jeśli my nie jesteśmy w stanie dostrzec podejrzanego, podejrzany już nas widzi. Podejrzani nie kierują się fizyką oświetlenia. Jeśli nawet jest wszędzie ciemno, nic kompletnie nie widać, my nic nie widzimy, jeśli podejrzany nas ma na bezpośredniej linii, to w tym momencie on nas zauważa. On nas zauważa, to znaczy, że w tym momencie noktowizor no, nie da nam takich efektów, jakich byśmy chcieli, tak? W związku z tym, jeśli korzystamy z tego noktowizora, korzystajmy z głową, ponieważ nie zawsze ten noktowizor jest dla nas praktyczny. Jeśli są duże odległości, a mamy akurat taką mapę, gdzie jest ciemno, to w tym momencie nie zawsze noktowizor jest najlepszy. Pamiętajmy też, że jeśli mamy noktowizor, nie jesteśmy ani na flash odporni. Jeśli mamy hełm, to jesteśmy odporni na flasze, z noktowizorem nie, ani na gaz. Jeśli mamy maskę, jesteśmy odporni na gaz, z noktowizorem w ogóle nie jesteśmy odporni. To by było, jeśli chodzi o noktowizor, ten temat. Moi drodzy, co jest ważne? Jeśli chodzi o noktowizor w grach podstawowych, w grze podstawowej, czyli w 13 misjach podstawowych, w 7 misjach z gry Syndykat, noktowizor nie ma żadnego sensu, ponieważ misje są dobrze oświetlone. Natomiast my jako grupa, jako klan gramy też czasem w takie misje, które są całkowicie ciemne. Moi drodzy, i to nie są takie ciemne, jak mamy w misjach podstawowych, że coś tam widać. Natomiast jest totalnie ciemno. Nic nie widać. Jeśli byśmy rozpoczęli misję, jest czarny obraz. Czasem nam się wydaje, że nam się ekran wyłączył, tak? I w tym momencie ten noktowizor ma jakikolwiek sens. Natomiast to są misje u nas, w które gramy, to są misje specjalne. I na takich misjach
można ten noktowizor pobrać, natomiast tylko na takich misjach. Jeśli gramy w misje podstawowe, generalnie noktowizor nie ma żadnego sensu, a dodatkowo rzucając flesza czy gaz na podejrzanego możemy tym fleszem gazem dostać. Jeśli chodzi, moi drodzy, o ekwipunek kamizelki kuloodpornej, mamy dwa wybory z wersji podstawowej gry SWO 4, czyli kamizelkę ciężką, kamizelkę lekką, natomiast możemy też sobie wybrać grę bez kamizelki. Możemy sobie wybrać grę bez kamizelki, tylko pamiętajcie, że w tym momencie jakikolwiek strzał, który trafi nas podejrzany, trafi w klatkę, może automatycznie nas zabić. Może automatycznie nas zabić. Nie będziemy już ranni, tylko będziemy martwi. W związku z tym pamiętajcie, że jest taki element, gdy jest taka możliwość, jeśli ktoś chce odgrywać jakiegoś tam, powiedzmy, prokoksa, to może sobie grać bez kamizelki, natomiast moim zdaniem, moi drodzy, to jest po prostu bez sensu, ponieważ jest to już gra bez kamizelki w przypadku gry SWO 4, to jest zabawa, wiadomo, to jest grupa antyterrorystyczna, jeśli wchodzą antyterroryści, realnie mają te kamizelki, w związku z tym dla zabawy można sobie te kamizelki nie brać, natomiast według mnie nie ma to najmniejszego sensu. Moi drodzy, tyle jeśli by chodziło o ochronę, o te kamizelki. Natomiast to, na co jeszcze warto zwrócić uwagę, to jeśli nie mamy kamizelki, biegamy o wiele szybciej i kujemy o wiele szybciej, niż kujemy w kamizelce lekkiej. Ja o tym wam chyba nie wspominałem, opisując ekwipunek z gry SWO 4. W związku z tym ja wam teraz wspomnę. Jeśli mamy kamizelkę grubą, kujemy najwolniej i biegamy najwolniej. Jeśli mamy kamizelkę lekką, czyli zwykłą kuloodporną, biegamy szybciej, kujemy szybciej. Natomiast jeśli gramy bez kamizelki, biegamy najszybciej i kujemy najszybciej. Tak można by było w skrócie to opisać. Moi drodzy, w dodatku syndykat pojawia nam się też nowa zakładka. Jest to skórka. Skórka oznacza ubranie, jaką nosi nasza postać. Jeśli gramy, moi drodzy, w domyślnej wersji, to tam mamy strój tajwański, mamy domyślny, czyli z podstawowej gry SWO 4, mamy też gigun, z tego co pamiętam. Natomiast można też sobie zrobić własne skórki, natomiast jest to bardzo skomplikowana procedura. My osobiście jako klan, jako grupa mamy takie skórki zrobione, mamy z tyłu napisane policja po polsku, mamy nick nawet gracza, każdy ma swoją indywidualną skórkę, w jakiej gramy. Natomiast mamy też zmienione teksturki, tak? Mamy zupełnie inną kamizelkę, inny wygląd postaci, garniturek jest, ekwipunek, ubranie jest też czasem granatowe. Także po prostu można sobie to edytować, moi drodzy, można sobie wybrać skórkę indywidualną, dzięki czemu na przykład ktoś, kto jest obserwatorem, może widzieć, kto stoi przed kimś, tak? Jeśli ma na przykład z tyłu napisany nick. My tak mamy z tyłu napisane policja, mamy napisany nick danego gracza. Moi drodzy, ja sobie wezmę skórkę własną, tak? Czyli sobie pobieram skórkę swoją, skórkę CBS. I moi drodzy, to w sumie byłoby na tyle, jeśli chodzi o ekwipunek. Myślę, że wam wszystko powiedziałem. Jeśli o czymś zapomniałem, no to trudno. Postaram się to wam już w trakcie rozgrywki powiedzieć. Minuta do rozpoczęcia misji. W związku z tym ja sobie szybko wybieram ekwipunek. Moi drodzy, na czym polega ta misja? Ja zaraz wam powiem, tylko już sobie zacznę pobierać ten ekwipunek, żebym później nie miał problemu. Pobieram sobie pociski niedostosowane, broń nie zmieniam, pewnie 9 mm. W bocznym zmieniam sobie na paralizator Cobra. Z taktycznego, moi drodzy, pobieram sobie 3 granaty błyskowo-hukowe, jeden gaz łzawiący. Clean by mi się przydał, ale jest dużo podejrzanych. Optiwant, wyważanie pobieram sobie C2, ochrona hełm i kamizelka lekka. Ochrona hełm, kamizelka lekka, skórkę mam dowolną, czy dowolną, znaczy własną, tak? Skórkę mam własną. Tutaj mamy wszystko. Mamy wszystko. Moi drodzy, w związku z tym, że już dość sporo to nagranie trwa, ja wam wyjaśniam ekwipunek, w związku z tym nie będę się rozwodził nad celem misji. Ja wam tylko powiem krótko. Cel misji rozgrywa się na terenie salonu Gier Funtime. Natomiast dlaczego zostaliśmy wezwani? Wezwani zostaliśmy dlatego, że na terenie tego salonu bardzo często ma miejsce handel narkotykami. I w pewnym momencie, kiedy byli ludzie w środku, tak, kiedy grali,
Pojawiła nam się grupa osób, która chciała kupić narkotyki, pokłócili się i zaczęli do siebie, moi drodzy, strzelać. Zaczęli do siebie strzelać, w związku z tym, że pojawiła się strzelanina, straciliśmy kontakt z właścicielem, który nas informował o tym. Policja wezwała grupę SWAT, abyśmy tą sytuację opanowali. Nie wiemy, ilu jest napastników, w związku z tym musimy działać ostrożnie. Moi drodzy, pierwszy podejrzany, on stoi plecami. Natomiast nie chcę jednak, żeby ryzykować, że braknie mi pocisku, bo w sumie wiecie co, i tak tych pocisków, granatów mi braknie, nie pocisków, tylko granatów. W związku z tym ja może sobie tego podejrzanego przejmę na żywioł, a później wykorzystam te granaty jeszcze na koniec. Otwieram sobie drzwi, może się podda na krzyk, zobaczymy. Spróbuję mu utracić broń. Udało mi się. Udało mi się, moi drodzy, wytrącić broń podejrzanemu. Zabezpieczam jedną broń drugą. Moi drodzy, na co trzeba uważać w grze SWAT 4 Syndykat? Bardzo, ale to bardzo trzeba uważać na to, żeby podejrzani na mnie wstali. Ponieważ nie jest to już gra podstawowa, podejrzani mogą, nawet jak są na kolanach, podnieść broń i strzelić nam, moi drodzy, w plecy. Podnieść broń i strzelić nam, moi drodzy, w plecy. W związku z tym, że jest taka możliwość, zawsze grając, musimy zabezpieczać przede wszystkim broń, która leży pod ich nogami. Ponieważ, moi drodzy, jeśli mamy tą broń zabezpieczoną, jest małe prawdopodobieństwo, że podejrzany nam wstanie i ucieknie, albo będzie próbował jakąś tam jeszcze dodatkową broń wyciągać. Jeśli oni są na kolanach, broń zabraliśmy, oni już raczej nie wstaną. Natomiast jeśli podejrzani są na kolanach, my im broń nie zabraliśmy, idziemy na przykład do przodu, podejrzany może wstać i strzelić nam w plecy. W związku z tym to jest bardzo ważne, abyśmy zwracali uwagę na tych podejrzanych i na to, co oni robią, tak? Jak oni się zachowują. Moi drodzy, od czego zależy, czy podejrzany wstaje? Podejrzany wstaje na jeden powód. A powodem jest to, czy my na niego patrzymy. Jeśli na przykład rzuciliśmy flesza, podejrzany jest z przodu, pomieszczenie się rozciąga, my sobie idziemy dalej, tak? Momencie, jeśli nie zabraliśmy broni, podejrzany nam może wstać, podnieść broń, która leży i wstrzelić nam po prostu w plecy. Natomiast, moi drodzy, od tego, czy podejrzany nam wstanie, czy nie wstanie, jeśli na niego nie patrzymy, zależą jego morały. Jeśli podejrzany jest agresywny, w tym momencie może nam wstać. Jeśli on się poddaje, nie chce kłopotów, w tym momencie, nawet jeśli ma broń pod sobą, tej broni podnieść nam nie musi, tak? Natomiast jeśli przede wszystkim chcemy się zabezpieczać, to pamiętajmy o tym, żeby tam broń cały czas zabierać, tak? Żeby nam ten podejrzany nie strzelił w plecy. Moi drodzy, ja sobie tu najpierw wyczyściłem teren zewnętrzny. Patrzę, jaką tutaj mamy sytuację. Natomiast po lustrowaniu zdecydujemy się wtedy w sumie, gdzie wejść, bo teraz tak. Tutaj już nikogo nie widzę, to będzie najprawdopodobniej tylko cywil. W sumie ja sobie tutaj od razu wejdę. Zobaczę, jaka jest sytuacja. Mamy cywila. Mamy cywila, cywil nam się nie chce poddać. Mamy drugiego cywila. Drugi cywil nam się nie chce poddać. Moi drodzy, w związku z tym paralizator wyciągamy. Strzelamy pociskiem z paralizatora. I moi drodzy, to, co wam pokazywałem, widzicie? To, co wam pokazywałem, paralizator Kobra ma dwa pociski. Jeden pocisk wykorzystałem. Możemy jeszcze wykorzystać dodatkowo drugi pocisk. Ja wam to za chwilkę pokażę. Celowo nie przeładowuję tego paralizatora. Podchodzimy sobie do drugiego cywila. Cywil się nie chce poddać. Szybciutko, drugi pocisk. Strzał. Tracimy drugi pocisk. Jeśli przeładowujemy, najpierw przeładowuje nam się pierwszy pocisk, potem przeładowuje nam się drugi pocisk. Tak, w związku z tym, że mamy dwa pociski, jeśli użyliśmy oba pociski, musimy dwa razy paralizator przeładować. Zabezpieczamy sobie jednego cywila, drugiego cywila, mamy troje drzwi kolejnych. Na początku lustrujemy sobie te drzwi na moje 12, które były. I sprawdzamy sobie, jaka sytuacja. Sytuacja jest taka, że chyba nikogo nie ma. Aczkolwiek mi tutaj przesłania jeszcze to biurko, chociaż wydaje mi się, że tutaj nikogo nie będzie. Zobaczymy sobie jeszcze najpierw to przejście. Tutaj mamy. Też mamy chyba czysto. Wygląda na czysto. Wiecie co? Najpierw sobie może wejdziemy tutaj. Wyczyścimy sobie już ten teren od respa niebieski, kiedy byłem. A dopiero później przejdziemy sobie dalej.
Dopiero później będziemy czyścić resztę. Mamy tak, tutaj mamy już wyczyszczone, sprawdzamy sobie dalej. Prawa strona jest czysta, nasz skuty podejrzany. Kierujemy się do góry. Górę mamy czystą, w związku z tym swobodnie możemy sobie lustrować. Moi drodzy, jeśli nie będziemy mieli podejrzanego ani patrola, to już tutaj nikogo nie będzie. Tutaj z tej strony nikogo nie widać, jeśli chodzi o przejście, natomiast mogą być podejrzani jeszcze nam tam dalej. Z tej strony niestety już tego nie widać. My sobie jeszcze zobaczymy tutaj kantorek, ponieważ jeśli ktoś będzie w kantorku, może spróbujemy go od razu przejąć, żeby nie zrobić zamieszania. Kantorek jest czysty, czyli kantorkiem się już nie musimy przejmować. Natomiast ja się, wiecie co, obawiam, że może być ich później spore skupisko w jednym miejscu. W związku z tym, że jak widzicie, tylko miałem jednego podejrzanego skutego i jeden mi uciekł. Tutaj też nikogo nie widzę. Z tej strony. Podejrzani mi wszyscy pouciekali gdzieś. Gdzieś mi, moi drodzy, podejrzani pouciekali. No dobrze, to skoro nam pouciekali, to działamy dalej. Jeszcze sobie zlustrujemy tutaj, czy nikogo nie ma. I będziemy wchodzili powoli na korytarz. Moi drodzy, jeśli chodzi o tą misję, w tej misji pojawia nam się bardzo specyficzny cel. Ponieważ, moi drodzy, celem, zgodnie z opisem nawet tej misji, jest nie tylko aresztowanie podejrzanych, ale, moi drodzy, w celach możemy zobaczyć coś takiego, jak zabezpiecz dowody. Ja się tu schowę, żeby mi tu żaden patrol nie wyszedł i nie zabił, wam pokażę te cele. Zwróćcie uwagę, mamy zneutralizować tego Javera Ariasa, uratować Oscara, czy tego właściciela. Javer to jest najprawdopodobniej ta osoba, która jest dealerem narkotyków, odbić cywilów, zaprowadzić porządek. Natomiast na końcu misji, jak skończymy tę misję, będziecie mogli zwrócić uwagę, że musimy też zabezpieczyć narkotyki. Musimy też zabezpieczyć narkotyki i, moi drodzy, jeśli my tego nie zdążymy zrobić, a oni nam narkotyki, bo jeśli oni nas zauważą, ci dealerzy, tak, narkotykowi, jeśli oni nas zauważą, to w tym momencie oni polecą do łazienki i będą próbowali narkotyki spuścić w łazience. Tam widzieliście podejrzanego wcześniej, ja celowo nie krzyknąłem na niego, nie chcę robić hałasu. Najpierw sobie spróbujemy wyczyścić może łazienki, chociaż wiecie co, ja chyba i tak na niego krzyknę. Ja i tak na niego krzyknę, ponieważ jak będę tam czyścił dół, to i tak będę miał spory problem z tym podejrzanym. Tu łazienka jest czysta, tutaj mamy cywila, w związku z tym my sobie wejdziemy, od razu zabezpieczymy tego cywila. Krzykna cywila. Kupujemy cywila. I zobaczymy, moi drodzy, jak się zachowa ten podejrzany, tak? Na krzyk, czy on nam się podda, czy on nam ucieknie. No niestety. Niestety podejrzany nie chce się poddać. Mało tego, on będzie chyba próbował mnie zestrzelić z wychylenia. On tam najprawdopodobniej cały czas na mnie czeka. W związku z tym, jeśli nie będę wychylał, ja się, wiecie, to troszkę wycofam. Ja się troszkę wycofam i poczekamy na niego na dole. Poczekamy na niego na dole, bo on najprawdopodobniej będzie chciał do nas przyjść. Chociaż wiecie co, to jest takie czekanie, nie czekanie, ponieważ przyjdzie albo nie przyjdzie. Ja jednak się skieruję na te schody. Jest podejrzany. To skubany podejrzany, tak? Chciał mnie tutaj zestrzelić, wystawił tylko broń i od razu oddał strzał. Widzieliście to? Chciał mnie tutaj zestrzelić. Być może nawet z wychylenia. On tak powolutku sobie szedł, bo mnie zauważył. No niestety musiałem go zdjąć. Moi drodzy, chwilkę się osłonię, ponieważ nie wiem, czy tych strzałów nie usłyszał inny podejrzany. Natomiast fajnie w sumie, że udało mi się go obezwładnić, tak? Fajnie, że mi się udało go obezwładnić, ponieważ to, że nie jest zabity, daj mi o wiele wyższy wynik końcowy. Tutaj nikogo nie słyszę, żeby mnie zauważył. Tutaj nikogo nie widziałem. Jak wchodziłem, też nie widziałem. W związku z tym my sobie od razu tutaj wejdziemy. Od drugiej strony też chyba nikogo nie było. Tutaj widzicie, jest taka wnęka na górze. Jak tu wchodzicie do tego pomieszczenia, zwróćcie uwagę, ponieważ może
was zaskoczyć jakiś kontakt. I kolejny podejrzany, którego nie widziałem. Spróbuję wytrącić broń. Wytrąciłem broń podejrzanemu. Przy okazji zabezpieczamy mu jedną broń, drugą broń, żeby nam nie wstał. Chwilkę poczekamy, czy nas nikt nie usłyszał, żeby nam tu nikt nie wszedł. Chociaż wiecie co, to jest ciekawe, bo ja te drzwi lustrowałem tutaj i ja tego podejrzanego, powiem wam, nie widziałem. Ja tego podejrzanego dopiero widziałem, jak tu weszłem, wszedłem. Natomiast z tamtej strony go nie było widać, no ale być może jakiś patron, tak? Zrobił sobie jakiś patron. No dobrze. To już mamy sprawdzone pomieszczenie. Teraz sprawdzamy sobie dalej. Tutaj po lewej stronie nikogo nie było widać. Góra wygląda na czystą, aczkolwiek może tam jeszcze patrolować jakiś kontakt, tak? Może patrolować jakiś kontakt, ale nie wiemy też, co się znajduje na 12. Sobie jeszcze sprawdzimy te drzwi. Jest podejrzane, widzicie? Ładnie podejrzane nam tam sobie kampi na 12. W związku z tym, no nie będziemy kombinować. Krótki flash i działamy. Ja sobie tylko jeszcze zobaczę z której strony. Myślę, że z tej strony puścimy, on mnie tam nie powinien zauważyć. No, myślę, że tam flash na 12 pięknie nam siądzie. Dobrze, działamy, sprawdzamy sobie zamek, żeby nie było fejla. Moi drodzy, jeśli bym z tamtej strony rzucił ten flash, to mógłbym mieć podejrzane widzieć, tak? Dlatego sobie wybieram tą drugą stronę. Mam, moi drodzy, większą szansę na to, że nikt mnie tam nie zauważy. Natomiast flash muszę rzucić tak, żeby ten podejrzany dostał. Nie wiem, czy to mi się uda. Podejrzany dostał, słychać to. Gdzie on mi ucieka? I moi drodzy, paralizator. Strzał z paralizatora. Przeładowujemy sobie na razie. Podejrzanemu zabieramy bronię. Widać było, że podejrzany jest dość agresywny, ponieważ... jak widzimy, nie chciał się poddać na krzyk, tak? Nie chciał się poddać na krzyk, musieliśmy użyć paralizatora. Więc ten podejrzany, jeśli byśmy nie zabrali mu broni, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, żeby nam wstał. Nic się na górze nie dzieje, nikogo nie widzę. Jeśli tu wchodzimy do tego pomieszczenia, pamiętajcie, żeby dobrze obserwować górę. Dobrze obserwować górę, ponieważ na górze, moi drodzy, może być kontakt. Może być jakiś patrol, który się będzie przemieszczał. Tam widzimy tylko cywila. Na razie podejrzanego nie widać, to jest w sumie plus. Kantorek sobie sprawdzaliśmy wcześniej, jeśli nie sprawdzaliśmy, a nawet jak sprawdzaliśmy, może być tak, że jest jakiś patrol. W związku z tym, albo jakieś uciekinie, w związku z tym warto też zwrócić uwagę na ten kantorek. Żeby nas, moi drodzy, nikt nie zaskoczył. Jeśli chodzi o to pomieszczenie, powiem wam, że jest to ostatnie pomieszczenie na dole. Cały dusz mam wyczyszczony i jedyne co mi teraz zostało, to skierować się na górę, tak? Ja sobie tam od drugiej strony lustrowałem, nikogo nie widziałem, natomiast nie znaczy to, że ktoś nam nie wyszedł, czy ktoś nam nie robi jakiegoś patrola. Musimy teraz bardzo uważnie obserwować sytuację, żebyśmy nie zostali zaskoczeni. Prawa, lewa, jeśli gramy sami, szczególnie musimy zwracać na to uwagę. Ja zanim sobie przejdę tam dalej, jeszcze jestem to słonięty przez ściankę, nikt mnie nie widzi. W związku z tym ja sobie zobaczę, jak tu wygląda sytuacja. A sytuacja to wygląda w ten sposób, że mam jednego podejrzanego plecami odwróconego. Ja najpierw pójdę sobie od tyłu, sprawdzić sobie od drugiej strony. W tej grze, drodzy widzowie, warto lustrować sobie pomieszczenia od kilku stron, tak? Czasem to, co nie widzimy z jednej, widzimy z drugiej. Moi drodzy, tutaj mam róg. Ja sobie wykonam pewien trik, o którym wam już pokazywałem w misji trzeciej. Mianowicie lustrowanie rogu. Jest to troszkę ryzykowne, jeśli gramy samemu, ponieważ nie mamy osłony. Natomiast możemy to, moi drodzy, wykorzystać i sprawdzać w ten sposób, czy za rogiem znajduje się jakiś kontakt. Ja tu w sumie jestem zagrożony z kilku stron, ponieważ po pierwsze, może mnie po lewej stronie podejrzane zauważyć, a po drugie, jeszcze może mi jakiś patrol wyjść z drzwi, tak? W związku z tym muszę być bardzo ostrożny. Jeśli coś by się zmieniło, natychmiast reagować szybko. Natomiast w tej chwili akurat nic się nie zmieniło, jest czysto. No dobrze. Zostało nam, moi drodzy, jeszcze to pomieszczenie, przy którym jestem. Została nam jeszcze łazienka i to pomieszczenie główne. Ja się teraz muszę zastanowić, w sumie od którego pomieszczenia zacząć, ponieważ gdzie nie wejdę, może mi jakiś podejrzany teraz wyjść z drzwi i będę miał problem. Tutaj, jak widzimy,
mamy dwa kontakty. Jeden jest na 12. I drugi kontakt będzie jeszcze po lewej stronie. Ja sobie może to na razie zostawię. Zobaczę sobie od tej strony, co mamy. Tu mamy podejrzanego na ładną C2. I wiecie co? Ja chyba od tego zacznę. Podejrzanego. Od tego podejrzanego sobie zaczniemy. Założymy C2. C2 będzie ogłuszony. I sobie podejrzanego przyjmiemy. Mam nadzieję, że mi z drugiego pomieszczenia nikt nie usłyszy. 3, 2, 1, 0. C2 poszła. Podejrzany dostał. Drugi podejrzany, moi drodzy, dostał. Dwóch podejrzanych. C2, jak widzicie, jak niejednokrotnie wam już pokazywałem, działa przez ściany. W związku z tym można akurat w ten sposób też wykorzystywać naszą grę. Temu podejrzanemu na razie nie zabrałem broni, natomiast ja będę ku tego podejrzanego jednocześnie patrzył na tamtego. Jeśli patrzę na podejrzanego, w 99,9% on na mnie wstanie. Nie musimy się obawiać, jeśli na niego patrzymy, jeśli na niego nie patrzymy, to w tym momencie możemy mieć problem. Zgłaszamy cywila rannego. Widzimy, że na terenie tej misji znajdują się także ranni cywile. Lustrujemy sobie, moi drodzy, kolejne pomieszczenie. Jest to pomieszczenie z takie rozrywkowe, z bilardem. Tutaj w tym pomieszczeniu powiem wam... Z tej strony nikogo nie widzę, natomiast słyszę już, że drze mi się cywil. Ja tak ryzykownie z lustrem chodzę, może zobaczę sobie najpierw, czy nikt mnie tutaj nie zachodzi. To sobie zobaczymy teraz od tej strony, kogo my tutaj mamy. Kogo my tutaj mamy? Moi drodzy, mamy naszego dealera narkotykowego. Mamy naszego dealera. Mamy cywila, natomiast dealer jest chyba tylko jeden. Dealer jest chyba tylko jeden. C2 w sumie mógłbym, wiecie co, użyć, ale boję się, żeby on nie został zabity tą C2. Ponieważ jak będzie zabity, ja będę miał punkty nieregulaminowe. W związku z tym, że chyba tutaj więcej nikogo nie ma, tylko ten dealer, to my sobie jedyne co zrobimy, puścimy tutaj szybkiego flasha. Szybki flash na podejrzanego, żeby nie wprowadzać zamka. Najpierw otwieram drzwi, potem odbezpieczam flasha. Puszczam flasha tak, żeby podejrzany nasz dostał. Niestety, podejrzany nie dostał. Podejrzany, moi drodzy, ucieka. Jeśli chodzi o ten typ podejrzanego, on będzie, moi drodzy, próbował nas puścić prochy w łazience. Żeby tego uniknąć, ja mu spróbuję szybko rzucić flasha i spróbuję go przejąć, tak? Flash poszedł. Podejrzany się poddaje. Podejrzany się poddaje. Moi drodzy, mamy nasze prochy. Mamy nasze prochy. Jeszcze tu sobie zamknę drzwi, żeby mnie nikt nie zauważył, jeśli ktoś, moi drodzy, będzie jakimś uciekinierem. Zabezpieczam prochy, zabezpieczam broń i w tym momencie, moi drodzy, zabezpieczam naszego podejrzanego. Co wam jeszcze mogę powiedzieć na temat tych prochów? Na temat tych prochów mogę wam powiedzieć to, że na tej misji mogą znajdować się także dwie osoby, które mają te prochy. Dwie osoby, które mają te prochy. W związku z tym, jak działamy i nawet tego podejrzanego mamy już zabezpieczonego i te prochy, to mogą jeszcze zostać spuszczone w łazience prochy innego podejrzanego. W związku z tym, jeśli gramy, pamiętajmy o tym i nie bądźmy już pewni, że nic nam już z dowodów nie zniszczą, tak? Nic nam z dowodów nie zniszczą, ponieważ i tak mogą nam zniszczyć dowody. Moi drodzy, to będzie chyba ostatnie pomieszczenie. Po stronie lewej chyba nikogo nie ma. Ja tu nie widzę, że był jakiś ruch. Mamy podejrzanego na 12, on jest na piękną C2. Jednak z uwagi na to, że tam jest podejrzany jeszcze z tyłu, a ten podejrzany z tyłu najprawdopodobniej nie dostanie C2, ponieważ jest to już dość duża odległość. W związku z tym ja sobie wykonam wejście zupełnie od drugiej strony, tak? Wykonam wejście od drugiej strony. Sprawdzam sobie jeszcze raz lustra, tu nikogo nie widzę, podejrzanego prawie nie ma. Dobrze, poleci gaz, myślę, że gaz powinien przyjąć wszystkich. Najpierw sprawdzam sobie, otwieram drzwi, żeby nie sprawdzać zamka dodatkowo. Przygotowuję gaz. Gaz puszczam tak, żeby wpadł mniej więcej na środek. Podejrzani, jak słyszycie, duszą się, dostali. I moi drodzy, działamy.
Moi drodzy, działamy. Jeden podejrzany, drugi podejrzany. Sprawdzamy do końca najpierw. Dopóki podejrzani się duszą, dopóty broni nam nie podniosą. Także szybciutko sobie kujemy jednego. I kierujemy się do drugiego podejrzanego. Moi drodzy, drugi dealer. O tym, o czym wam wspominałem. Widzimy drugą paczuszkę z prochami, tak? Tą paczuszkę kolejną musimy zabezpieczyć. Zabezpieczamy w tym momencie podejrzanego i na tym nasza gra już się kończy. Na tym nasza gra już się kończy. To, co nam, moi drodzy, zostało, to jeszcze zabezpieczyć broń, tak? Bo mamy 15, 16. I moi drodzy, wszystkie cele misji zostały zakończone, wszystkie procedury mamy zakończone, na tym nasza misja dobiega końca. W podsumowaniu tej misji wskażę wam na informacje, które są ważne i które wpływają nam na wynik końcowy, które w sumie były, których nie było, moi drodzy, w sumie, chociaż wiecie co, inaczej, które były w poprzedniej wersji, natomiast nie zostały ujęte zawsze. Zwróćcie uwagę, wszystkie dowody zabezpieczone mamy 16 na 16, natomiast w te dowody, w skład tych dowodów wchodzą także prochy. Jeśli prochów byśmy nie zabezpieczyli, jeśli by te prochy spuścili, to w tym momencie, może nie w premiach dotyczących misji, ale w punktach karnych mielibyśmy informację, że nie udało się zabezpieczyć dowodów przed zniszczeniem. Jeśli nam się nie uda zabezpieczyć dowodów przed zniszczeniem, w tym momencie mamy punktów tam chyba minus 5 za jeden dowód. Jeśli by nam dwa dowody spuścili, mamy razy 2. Czyli dwa dowody spuszczone, to mamy minus 10 punktów, 2 razy po minus 5. Jeśli jeden, minus 5. Na to musimy zwracać uwagę w tej misji. I to jest, moi drodzy, w przypadku Y Sword 4, Y Syndykat, jedyna rzecz, o której musimy pamiętać w przypadku prochów o tej misji, ponieważ nigdzie to się już nie powtarza. Nigdzie takiego celu nie mamy. I nigdzie już na nie mogą prochów spuścić. Wyłącznie w pierwszej misji z gry Sword 4 Syndykat. Także, moi drodzy, dowody mamy zabezpieczone. Wszystkie raporty, wszystkie. Gracz bez szwanku... bez szwanku jestem, tak? Czyli punktów mam maksymalną ilość. W kooperacji, jak gramy, to żaden z funkcjonariuszy nie zginął. Nie zraniono żadnych cywilów w wyniku moich działań. W związku z tym punktów maksymalna ilość. I, moi drodzy, nie zneutralizowano żadnych podejrzanych punktów 5. To, co bardzo trudno mi było w grze Sword 4 zrobić, tak? To mi się udało w pierwszej misji gry Sword 4 Syndykat. Żaden z podejrzanych nie zginął. I zwróćcie uwagę na to, że był tylko... Mamy, zneutralizowanych jest 0, czyli zabitych. Mamy tylko jednego podejrzanego bezwładnionego. Jednego bezwładnionego i za to, moi drodzy, mamy tylko 2 punkty w dół. Jeśli byłby podejrzany zabity, to w tym momencie odchodzi mi ta premia 5 punktów. Mamy punktów 0. I dodatkowo nam odchodzą punkty za to, że podejrzany jest zabity. Więc w tym momencie byłoby około 92-93 punktów. W zależności od tego, jak dużo podejrzanych jest na mapie. Natomiast uwagi na to, że tylko jest jeden podejrzany obezwładniony, odjęto mi tylko i wyłącznie 2 punkty. I dlatego ten wynik jest tak bardzo wysoki, nawet jeśli podejrzanych jest mało, tak? Ponieważ pamiętajcie, że czym więcej podejrzanych, tym za obezwładnionego, za zabitego odchodzi mniej punktów. Czym mniej podejrzanych, tym punktów za jednego odchodzi więcej. Podejrzanych zatrzymanych mamy 8, misję wykonaliśmy, punktów 40, brak punktów karnych, czyli wszystko działałem regulaminowo, zabijałem regulaminowo. W związku z tym, moi drodzy, mamy punktów tyle, ile mamy. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie tego odcinka. Jest to pierwszy odcinek Let's Playa z gry Sword 4. Samej serii Let's Play będzie odcinków jeszcze 6, ponieważ 7 odcinków mamy, 7 misji mamy w grze Sword 4 Syndykat. Natomiast, moi drodzy, szykujcie się, ponieważ po tym Let's Playu będę wykonywał misje zupełnie inne, zupełnie niezwiązane z grą Sword 4, Sword 4 Syndykat. Będą zupełnie inne scenerie. Będę też grał z innymi w kooperacji, będę grał taktycznie na granaty z liderem, będę także grał na skany. To wszystko będziecie mogli obserwować na moim kanale. Także zachęcam was do subskrypcji, jeśli interesujecie się tą produkcją. Dajcie łapkę w górę, jeśli wam się gra podobała. A póki co dziękuję wam za oglądanie tego odcinka i zapraszam was do oglądania kolejnych. Także trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!